W regionie radomskim potwierdzono pierwszy przypadek osoby zakażonej koronawirusem. Urząd Miejski w Radomiu wprowadził nowe procedury związane z obsługą mieszkańców. Na Facebooku powstała grupa Widzialna Ręka Radom, która chce pomagać osobom starszym i niepełnosprawnym przetrwać trudny czas obowiązującego w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego. Dariusz Osiek, kłaniam się Państwu. W poniedziałek, 16 marca, zapraszam na informacje telewizji Dami. W regionie radomskim potwierdzono pierwszy przypadek osoby zakażonej koronawirusem. Zakażonym jest 43-letni mieszkaniec powiatu białobrzeskiego. Mężczyzna został umieszczony już na oddziale zakaźnym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Od początku marca Radomski Szpital Specjalistyczny wysłał do badań ponad 100 próbek pobranych od osób podejrzewanych o zakażenie koronawirusem. Wszystkie były ujemne, aż do poniedziałku. Dzisiaj rano przyszło, że jedna próbka ma wynik pozytywny. I w związku z tym wystąpił koronawirus. Pacjent ten już jest przywieziony do szpitala i będzie hospitalizowany. Mężczyzna, u którego potwierdzono koronawirusa, ma 43 lata i jest mieszkańcem powiatu białobrzeskiego. Prywatnie pracuje jako kierowca, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, jednej z firm świadczących usługi przewozowe. W sobotę zgłosił się do radomskiego szpitala, bo źle się poczuł. Pobraną od niego próbkę wysłano do badania do Warszawy. Wynik był pozytywny. Oddział jest podzielony na dwie części. Na tej części tak zwanej bardziej podatny, gdzie pacjenci są zarażeni. Są izolatki, pacjent leży na izolatce. Tam jest jeszcze wolnych 9 łóżek. Pozostały oddział odizolowany służy jako oddział do obserwacji innych pacjentów, którym się pobiera próbki i wysyła do badania. Rodzina zakażonego mężczyzny została objęta kwarantanną. Sanepid dociera do osób, które miały kontakt z mężczyzną. Urząd Miejski w Radomiu wprowadził nowe procedury związane z obsługą mieszkańców. Celem jest ograniczenie do minimum konieczności poruszania się interesantów po budynku urzędu. Wprowadzona została obsługa rotacyjna. Od poniedziałku 16 marca wszystkie wnioski i pisma można składać wyłącznie w punkcie podawczym mieszczącym się w biurze obsługi mieszkańca na parterze urzędu od strony ulicy Kilińskiego. Do odwołania nieczynna jest kasa Urzędu Miejskiego w Wydziale Komunikacji. Została zwiększona liczba dostępnych rezerwacji wizyt w internetowym biurze obsługi mieszkańca, natomiast ograniczono do minimum liczbę biletów do rejestracji dostępnych w biletomacie. Ludzie gromadzą się przed wejściem od strony ulicy Kilińskiego, niestety nie zachowują w obecnej sytuacji zalecanej przez służby medyczne odległości od siebie. Wśród interesantów są także seniorzy, ale wielu radomian odpowiedzialnie podeszło do zaleceń służb medycznych i pozostało w domach. W niedzielę radomskie kościoły były puste, tylko nieliczni wierni zdecydowali się osobiście uczestniczyć w mszach świętych. W autobusach komunikacji miejskiej da się zauważyć mniejszą liczbę pasażerów. We wszystkich autobusach obowiązują już specjalne, wydzielone strefy dla kierowców. Przypominamy za Ministerstwem Zdrowia, czym jest koronawirus i jak zapobiegać zakażeniu. Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Starostwo powiatowe w Radomiu i jego jednostki zostały zamknięte dla interesantów do odwołania. Zawieszona została również działalność Wydziału Komunikacji. Starostwo powiatowe w Radomiu zostało zamknięte od poniedziałku 16 marca. Zgodnie z decyzją starosty radomskiego Waldemara Trelki, budynek starostwa powiatowego w Radomiu przy ulicy Mazowieckiego 7, jak również budynki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych i Wydziału Geodezji przy ulicy Granicznej 24 zostały zamknięte dla interesantów. Oznacza to, że wszyscy nasi klienci
mieszkańcy powiatu radomskiego mają możliwość załatwienia spraw za pomocą systemów e-administracji jak ePUAP. Przygotowaliśmy też w budynku głównym specjalną urnę, do której można wrzucać korespondencję urzędową. Także Wydział Komunikacji wstrzymuje rejestrację pojazdów, obsługę spraw związanych z prawami jazdy oraz transportu drogowego. Zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu można złożyć online za pomocą systemów e-administracji ePUAP. Kasy starostwa przy ulicy Mazowieckiego 7 i Granicznej 24 nie będą przyjmować wpłat gotówkowych. Wszelkie wpłaty będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pomocą przelewów elektronicznych. Dane teleadresowe i adresy poczty e-mail poszczególnych wydziałów starostwa powiatowego w Radomiu i jednostek podległych znajdują się na stronie internetowej www.radompowiat.pl. Podczas obowiązywania w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego jednym z najważniejszych zaleceń służb medycznych jest, żeby osoby starsze nie wychodziły, jeżeli nie muszą, z domów. Na Facebooku powstała grupa Widzialna Ręka Radom, która chce pomagać osobom starszym i niepełnosprawnym przetrwać ten trudny dla wszystkich czas. Na facebookowym profilu Widzialna Ręka Radom czytamy: lądujesz na przymusowej kwarantannie lub obawiasz się ruszyć z domu i okazuje się, że potrzebujesz zakupów lub masz ważną sprawę do załatwienia lub przegadania lub potrzebujesz opieki dla dziecka, bo szkoły są pozamykane. Nie czekasz na młodszego aspiranta, ale piszesz tu i razem dogadujemy szczegóły, jak pomóc i kto się tego podejmie. Chodzi o to, żeby w trudnym momencie nie zapominać o osobach starszych, samotnych czy niepełnosprawnych i potrzebujących. Właśnie w takim celu powstała grupa Widzialna Ręka Radom. Jej założycielem jest Bartek Marczuk. Cel grupy: wzajemna pomoc i solidarność w obliczu pandemii. Dużym problemem jest jednak ten aspekt senioralny, ponieważ no, nasi seniorzy mają jeszcze w głowie upnute, że to jest tylko jakaś tam teoria spiskowa, potrafią wychodzić właśnie do sklepu po pojedyncze rzeczy, no tam pojedynczą bułkę, pojedynczy ten, co oczywiście rozumiem. Natomiast no, faktycznie tutaj okres kwarantanny nie jest jeszcze do końca przez nich tak poważnie traktowany. Profil powstał w niedzielę, a już polubiło go ponad 8,5 tysiąca osób. W przypadku kwarantanny też pokazujemy swoją jedność i uważam, że Radom tutaj pokazuje swoją siłę. Na profilu można używać hashtagów, które ułatwiają organizację pomocy. Hashtag pomogę, jeżeli oferujemy konkretną pomoc. Hashtag potrzebuję, jeżeli potrzebujemy czegoś, a z różnych powodów związanych z obecną sytuacją nie możemy tego samodzielnie zorganizować. Cel grupy jest prosty: znajdowanie i oferowanie pomocy. Trwają prace przy przedłużaniu bulwarów nad Mleczną. Zgodnie z planem prace mają zakończyć się w listopadzie tego roku. Bulwary połączą ulicę Okulickiego i Maratońską. Pod koniec ubiegłego roku MZDiK rozstrzygnął przetarg na przedłużenie bulwarów nad Mleczną. Wygrała radomska firma Budromex, której oferta opiewała na nieco ponad 2 miliony złotych. Zakończyliśmy już wycinkę drzew przy przedłużeniu bulwarów nad rzeką Mleczną, czyli połączeniu ulicy Podhalańskiej z ulicą Garbarską. Na dany moment już na praktycznie całej długości mam wyłożoną podbudowę z kruszywa, zatem te prace idą do przodu. Daje to dobry prognostyk na to, że ten termin, który określiliśmy na jesień tego roku, jest jak najbardziej prawdopodobny. Nowy odcinek będzie miał 640 metrów i połączy istniejący fragment z ulicą Podhalańską oraz Garbarską. Przypomnijmy, zamówienie obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, budowę chodników z kostki betonowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenie. Jeszcze przed nami, ale jesteśmy dobrej myśli. Pomaga nam w tym pogoda, która na całe szczęście rozpieszcza nas i zimy, i na początku wiosny, zatem nic nie wskazuje na to, abyśmy mogli spodziewać się jakichkolwiek opóźnień przy budowie tych bulwarów. Prace przy bulwarach mają zakończyć się jesienią tego roku. Bulwary połączą ulicę Okulickiego z Maratońską. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Zapraszam na sport i pogodę, a po prognozie pogody na program Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem będzie Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia. Ja już dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.